Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was kilka wakacyjno-letnich ćwiczeń logopedycznych. Zapraszam. Uff, ale gorąco, prawda? Na dworze słońce mocno świeci, jest coraz cieplej, to znaczy, że mamy lato. Pewnie mamy lato. A jak mamy lato, to ja dla Was mam pierwsze ćwiczenie. Uwaga! Tutaj w takiej tabeli będziemy musieli położyć te elementy albo po tej żółtej stronie, gdzie mamy słoneczko, te elementy, które będą nam się kojarzyły z latem, z wakacjami, albo po drugiej stronie, gdzie jest taka śnieżynka niebieska, będziemy kładli te elementy, które kojarzą nam się z zimą. Zaczynamy? Uwaga! Warto rozłożyć sobie te wszystkie elementy w koło. Tak, rozkładamy. No i uwaga! Ja wybieram pierwszy z nich. Okej, już wiem, który wybiorę. To jest taki rodzaj nakrycia głowy, ale zdecydowanie nie taki, jak ja mam dzisiaj na sobie, tylko to jest takie ciepłe i może być w takich czerwono-białych barwach. Najczęściej właśnie tego rodzaju rzecz nosi Święty Mikołaj. Co to może być? Taka czapka Mikołaja, tak, zobaczcie. I taką czapkę Mikołaja gdzie położymy? Wtedy, kiedy jest lato, czy kiedy jest zima? Zima, tak. Hop. Następna rzecz, którą tutaj mam, to uwaga, nawet mam dwie takie rzeczy. Zobaczcie. Co to są? Takie zimne i pyszne do jedzenia. Co to są? Lody. No to jak lody są zimne, to na pewno zimą je jemy, prawda? Nie? Nie zimą? Kiedy jemy lody? Latem, tak, żeby troszkę się tutaj tymi lodami ochłodzić, tak, taki zimny deser. Okej, następne. To jest coś takiego, co zakładamy na nasze oczy. Przed chwilą ja to też miałam na sobie. I to nam pomaga ochronić się przed tymi słonecznymi promieniami, które by wpadały do naszych oczu. A my nie lubimy, jak tak mocno słońce świeci i tak mrużymy oczy. Co nam pomaga? Okulary przeciwsłoneczne. Tak, tutaj mam takie okulary. I uwaga, zimą czy latem? Latem. Chociaż czasami zimą też możemy założyć takie okulary, ale najczęściej nosimy je właśnie latem. Super. Okej, następna rzecz. To jest taki, a zresztą Wam pokażę, ten domek. Zobaczcie, co to jest za domek. To jest iglo, tak. Iglo jest zbudowane z takich wielkich kawałów śniegu i lodu, tak. W związku z tym fajnie zimno jest w tym budynku, prawda, w tym domku. No to chyba budujemy takie iglo latem, żeby się trochę ochłodzić w tym miejscu. Tak? Udałoby nam się zbudować coś takiego latem? Nie, trudno by nam było, bo by się od razu taki domek roztopił. Tak, to kiedy? Latem czy zimą? Będziemy budowali taki domek? Zimą, pewnie. Okej, następny też taki domek, ale zbudowany z zupełnie innego materiału. Zobaczcie, co tu mamy? Taki zamek z piasku, zamek z piasku. No to zamek z piasku budujemy zimą czy latem? Latem, tak, pewnie. Okej, to jeszcze spróbujemy z dwa tutaj elementy zobaczyć, co tu mamy. Okej, to jest zbudowane z drewna i możemy tego używać, żeby po takich wielkich górkach zjeżdżać. Co to może być? No, zjeżdżamy tak po takich górkach zrobionych ze śniegu czy z piasku?
Ze śniegu, czyli to będą, uwaga, takie sanki, a jak jeździmy na śniegu, czy po śniegu na tych saniach, to będziemy tym bawić się zimą czy latem? Zimą, super! Ok, i ostatni element. Ok, wiecie co? Wybiorę też dwa elementy. I te dwa elementy zakładamy albo mamy ze sobą, jak chcemy iść pływać albo w morzu, albo w jeziorze, albo nawet na basenie. Co to mogą być za rzeczy? Jedną zakładamy na siebie, tak? A druga pomaga nam się utrzymywać na powierzchni tej wody, czy to będzie jezioro, czy to będzie morze. Wiemy, co to będzie, co zakładamy na siebie? Kostium kąpielowy, a tutaj mamy, tak, takie koło ratunkowe, no takie bardziej do pływania, chociaż jak ktoś by się uparł, to mógłby zastosować takiego flaminga jako koło ratunkowe, ale częściej po prostu bawimy się z takim kółkiem, pływamy na nim, no i zakładamy taki kostium kąpielowy, albo chłopaki, co zakładają po prostu majtki, tak, takie do pływania. Okej, te dwa elementy, zima czy lato? Lato, tak, hop. I tutaj zostało mi jeszcze dużo, dużo, dużo innych elementów, ale te elementy możecie już poukładać z mamą albo z tatą w domu. Kolejne z ćwiczeń, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałam, to ćwiczenia naszej buzi. I te ćwiczenia wykonamy sobie z takim zimnym deserem, który możemy tak zlizywać. Co to będzie? Tak, to będą lody. I uwaga, uwaga, uwaga. Pierwszy pan lód, zobaczcie, jakie robi ćwiczenie. Tutaj wystawia swój język i tak nim rusza na boki. To my też ruszamy. Super. Kolejny pan lód, zobaczcie. Podnosi swój język do góry, tak? I chowa go za te ząbki do góry też. I uwaga, otwieramy buzię i lelele, 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 lelele. Świetnie. Następny pan lód, zobaczcie, uśmiecha się do nas, pokazuje ząbki i tymi ząbkami robi de 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 de. Świetnie. Następny pan lód jest trochę jaki smutny. Smutny jest. To my też zrobimy smutne minki. Takie smutne minki. Super. Kolejny pan lód jest trochę zdenerwowany. Zobaczcie. Jest zdenerwowany. Wiecie dlaczego? Zobaczcie. Bo tutaj już się zaczyna roztapiać. Zaczyna się roztapiać i ma taką złą minę. To my też pokazujemy taką złą minę. Taką złą minę. Świetnie. Kolejny pan lód. Zobaczcie. Co on tutaj pokazuje? Takie coś dziwnego pokazuje swoim językiem. A to wcale nie jest takie trudne ćwiczenie, tylko tak dziwnie wygląda, bo to jest konik. Świetnie. I następne ćwiczenie, następny pan lód. Zobaczcie, co on tutaj robi. On się zdziwił. On się zdziwił i zrobił takie... O! 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 Ojej! O! Tak! I ostatni, tutaj pan lód, zobaczcie, też się trochę roztapia nam i pokazuje swój język, bo tym językiem się wygłupia i robi... Takie dziwne ćwiczenie, jeszcze raz spróbujcie. Tak, świetnie!
Kolejne z ćwiczeń, jakie dla Was przygotowałam, to znowu będzie ćwiczenie z lodami, ale tym razem będą nam potrzebne takie, jakie to są figury, takie trójkąty. Ja akurat znalazłam taki pomarańczowy kawałek papieru u siebie w domu, ale jeśli Wy macie na przykład taką końcówkę bloku technicznego albo po prostu jak macie jakiś kawałek kartonika, to jak najbardziej on może nam posłużyć za takie do lodów co wafelki. I uwaga, na początku będzie nam potrzebny jeden z takich wafelków, a do tego, bo skoro zaczynają się wakacje i zaczyna się lato, to na pewno, zobaczcie, sporo takich, co ja tutaj mam, sporo takich kapselków u Was w domu się znajdzie. I teraz chciałabym, żebyście przygotowali te kapselki, żebyście przygotowali takie tutaj trójkąciki i spróbujemy poukładać tutaj lody, różne smaki lodów. Ja mam tutaj różne kolory, więc mam różne smaki. I uwaga, próbuję teraz poukładać tutaj swoje lody. Wy także spróbujcie z własnymi kapselkami poukładać, spróbować poukładać tak jak ja, ok? Uwaga, pierwszy lód, jaki wybieram, to będzie waniliowa kulka, waniliowy, hop. Następny chyba będzie taki niebieski, jagodowy. Może być taki niebieski, może być taki niebieski, po prostu niebieski. Jagodowy, ok. I następny wybiorę zielony. Ten zielony to chyba będzie kiwi, tak. Hop, raz, dwa, trzy. I to chyba mi na razie wystarczy. Uff, bo chyba jestem trochę najedzona, więc wystarczą mi takie trzy smaki. Biały, niebieski i zielony. Mamy biały, niebieski, zielony. Jak mamy, to uwaga, niam, 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 zjadamy. Nie ma. Uwaga, następne, układamy lody. Jak je tutaj ułożyć? Wybieramy teraz smak czerwony, czyli truskawkowy. A do tego wybierzemy smak znowu waniliowy. Hop. I wybierzemy znowu smak kiwi. Kiwi. Okej. Czyli mam trzy kulki lodów znowu i uwaga, jakie to były smaki? Truskawkowy, czerwony, biały, waniliowy i zielony, kiwi. Tak, super. Więc takie zadanie możecie wykonać z rodzicami, że na przykład Wy mówicie rodzicom, jakie chcecie smaki i oni układają u siebie, albo tak, to rodzice przychodzą do Waszej lodziarni, zamawiają lody i układają tutaj lody, tak, na tym wafelku i Wam podają, albo Wy rodzicom podajecie. Okej, teraz będą nam potrzebne dwa takie trójkąty, czyli dwa takie wafelki. I uwaga, spróbujemy pobawić się w tak zwane sekwencje, czyli takie wzorki. Uwaga, teraz nam będą potrzebne takie dwa wafelki, takie dwa... Uwaga, teraz nam będą potrzebne takie dwa trójkąciki, takie dwa wafelki i spróbujemy układać na jednym, a potem na drugim, tak, taki sam wzór. To są ćwiczenia tak zwane lewopółkulowe, gdzie po jednej stronie układamy to samo, co po drugiej lub odwrotnie. Uwaga, to ja proponuję taki wzór, że mamy biały kapselek, waniliowy smak, niebieski kapselek, jagodowy i czerwony, truskawkowy. W taki sposób, może nawet połączę, będzie łatwiej, tak? Biały, niebieski, czerwony. I na tym wafelku obok próbuję ułożyć taki sam wzór. Biały kapselek, niebieski, a do góry czerwony. Hop. Udało mi się takie same stworzyć? Tak, świetnie.
Kolejna gra, którą możemy tutaj zrobić z kapselkami, a niekoniecznie już tutaj z tymi lodami, chociaż też byśmy mogli je wykorzystać z tymi wafelkami, nie lodami, to uwaga, mamy te kapselki i próbujemy ułożyć jakiś ciąg kapselków, jakąś sekwencję. I uwaga, ja na przykład taką najprostszą układam: czerwona, zielona, czerwona, zielona, czerwona, zielona. No to jaki będzie następny? Czerwony, zielony, czerwony, zielony, czerwony, zielony, czerwony pewnie. Hop. I następny będzie zielony. Hop. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna sekwencja. Dobra, będą trzy elementy. Biały, niebieski, czerwony. Biały, niebieski, czerwony. Jaki będzie następny? Biały, niebieski, czerwony. Biały, niebieski, czerwony. Biały, niebieski, czerwony. Świetnie. I tak dalej, aż Wam się skończą kapselki. Jeszcze coś specjalnego dla Was przygotowałam. To nie jest już do końca ćwiczenie. To jest taki wakacyjny quiz, który przygotowała Pani Karolina z Przedszkolnych Pomysłów. I uwaga, ten test, ten quiz ma tutaj bardzo dużo pytań i razem z mamą, z tatą, z ciocią, wujkiem i wszystkimi innymi możecie sobie ten quiz wykonać i sprawdzić siebie, czy potraficie się odpowiednio zachować na wakacjach w konkretnych sytuacjach. Możemy spotkać na przykład takie pytanie. Na kąpielisku, czyli nad jeziorem, nad morzem, na kąpielisku nie ma ratownika. Czyli nikt nie pilnuje, tak? Czy dobrze pływamy, czy wszystko jest ok? Nie ma ratownika. Co robimy wtedy? 1. Lepiej w takim miejscu nie pływać. Czy 2. A co to za różnica? Pływamy czy nie pływamy, obojętnie, czy ktoś tam nas pilnuje, czy jest ratownik. Czyli uwaga, jesteśmy na kąpielisku, nie ma ratownika i co robimy? Lepiej tu nie pływać, nie wchodzimy do wody. Czy, druga odpowiedź, a co tam, wchodzimy do wody, nie przejmujemy się. Co wybieramy? Odpowiedź numer 1 czy odpowiedź numer 2? Nie wchodzimy do wody, czy co to za różnica? Tak, numer 1, czyli nie wchodzimy do wody, bo jak nie ma ratownika, to coś nam może się stać, tak? A jak nam się by coś zaczęło dziać, czyli na przykład zaczęlibyśmy się topić albo coś byśmy zauważyli strasznego, tak? Na tym kąpielisku, w wodzie czy też na plaży, to no, możemy tylko naszym rodzicom coś powiedzieć, ale no, nie będzie tam tej osoby, która odpowiada za to miejsce, czyli nie będzie ratownika, więc lepiej wybierać takie miejsca, gdzie ten ratownik faktycznie jest. I na takie jeszcze różne inne pytania możecie tutaj poodpowiadać sobie z tym właśnie wakacyjnym quizem przygotowanym przez Przedszkolne Pomysły. To już niestety wszystkie ćwiczenia, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajemy łapkę w górę. A także polecam Wam subskrybowanie tego kanału, żeby być na bieżąco z przeróżnymi logopedycznymi inspiracjami. Do zobaczenia!